Chciałem wam przeczytać wiersz, dobra, który napisałem jakieś tam chyba 4 lata temu. Coś się ujęło, to już 4 lata temu. Dokładnie. Ale przepraszam, bo ja sobie muszę w każdym razie. Zaraz. Napisałem go, jak byłem młody, miałem 22 lata. I byłem piękny, taki jak wy. Nie, Chciał być. Nazywa się... o Boże, co w tam szereczce? Moment, dobra! Nie bada! Troll! Tylko organizatorem się kłuje! Tylko organizatorem. Nie, słuchajcie, jeżeli... Ale dobra, nie mamy ogłoszenia, jeżeli ktokolwiek chciałby otworzyć Andruty. Tak. Matka strzygła włosy razem z sierpniem. Wkładam dłoń między żebra, żeby poczuć zdziepko ciepłego metalu. Prawdziwi żołnierze stoją za płotem, jak płynne pisklęta. Żółtko i białko. Łagodny styczeń mamy w tym roku. Nosimy przewiewne skarpety. Tutaj w pokoju, przy twoim boku, jest jeszcze lepiej niż gdzieś tam. Tam była wojna na głupie kamienie. Okupowaliśmy głównie kotłowy. Tam też żył palacz, kochanek pieca, ten, co mu było zawsze gorąco. Matka strzygła mi włosy świadoma, że to najcięższa zima w historii. W dziecinnej główce pod garnkiem powstawał od sierpnia garbaty komin. Widziałem kiedyś, jak palacz namydlał cielsko w górę od pasa. Po nogach leniwie ściekała sadza. Po nogach skrzywionych jak śnieg. Koty kąpały się w letnim żużlu. Wszystko szło dobrze. Przejęliśmy garaże. Szturmowaliśmy połacie mózgu, gdzie ukrywały się młodsze twarze. Wiatr miotał kominem we wszystkie strony. Śniła się wiosna i helikopter. Ziemia błyszczała w sierpniowym słońcu, ziemia pod ziemią gładka jak pacha. Ciepły styczeń mamy w następnym roku. Najcieplej jest przy boku kaloryfera. Wkładam dłoń między żebra, żeby znaleźć pająka lub pierś matki. Kiedy druga dłoń budzi się w wełnie, skarpetki mam 100% jedwab. Żołnierzy z podwórka wzięła zaraza. Puk, 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 kto puka? Nikt. Pokój wydaje się szczelnie zamknięty. Skóra dokładnie zakryta włosami. On tylko, palacz od pasa odcięty, zostawił w kotłowni ptaka z jajami. Ale to jest naprawdę pierwszy palacz na myśla. Ale rozmawiam, to jest śmieszne, bo... Czekałem na tą puentę. Dobre. Zmyśliłem sobie taki postać negatywnego bohatera. To jest negatywny bohater, który jak gdyby przechodzi na złą stronę mocy. No bo dlaczego, wiecie, rozumiecie, przez cały czas wszyscy bohaterowie, tacy jak Batman, Spider-Man, Superman i tak dalej, byli pozytywnymi bohaterami i starali się w jakiś tam sposób pomagać ludziom, prawda? Natomiast to jest taki bohater, któremu znudziło się po prostu pomaganie ludziom i w pewnym momencie on powiedział sobie nie, tak, antybohater. Ja nie będę pomagał ludziom, bo po co mam pomagać ludziom?
jeżeli jest taka sytuacja. Ja będę im robił podgórkę. Tak, będę im robił podgórkę, dokładnie. No i to jest właśnie przedstawienie tego cyklu takiego, w którym pojawia się... Ja mam do ciebie pytanie. Proszę bardzo. Czy negatywne jest nasze zły? Ja, no zobaczymy, jak to się rozwinie, bo to jest dopiero wstęp. Ten, który... Nie, nie jest taki ostry. Właśnie szukam tego rozwiązania, żeby to było jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej ostre. Ej, bo to jest fajne, bo z jednej strony, tak jak w opowieściach o superbohaterach, masz pewną fabułę, nie? Tak. Ktoś ma jakiś cel, żeby rozwiązać jakąś sytuację. Tak samo w tym twoim antybohaterze też fajnie by było, gdyby on miał jakiś jeden cel, do którego dąży. W ogóle, czy on ma taki cel, wiesz, w ogóle kim on jest, czy on jest po prostu tylko i wyłącznie krzykiem, czy jest jednak jakimś typowym antybohaterem, bo... Ja, on nie ma celu, bo właśnie jest przeciwko bohaterom, którzy mają cel. Ale nawet antybohaterowie mają jakiś swój cel. Nie, bo posłuchajcie. Ja chciałbym się spytać w ogóle, czy on jest antybohaterem, bo prawdę mówiąc, jeden z twoich rysunków widziałem taki, że po prostu gdzieś tam... Jakaś pani dostaje klapsy za to, że nie przyniosła przez tydzień rysunku. Przez dwa czy on jest antybohaterem przez to? Może to jest. A, że to. No bo. Drugą no ja rozumiem, że to jest w ramach jakiegoś akademizmu i tak dalej. I rysunku w ogóle na studiach. Tak, w pewnym sensie tak. Ja nie wiem, czy on jest w tym momencie antybohaterem. Antybohater ma jakiś cel. Czy ty go stworzyłeś dlatego, żeby... Czy ty wiesz, dlaczego go stworzyłeś? Czy po prostu on jest tylko i wyłącznie komentarzem takim, że ty możesz sobie wyjebać. O, teraz skomentuję to i wiesz. Nie, dokładnego takiego celu nie ma, bo jest... Wydaje mi się, że świadomie lub podświadomie Michał wyczuwa pewien rodzaj jakiejś degradacji starych wartości, które reprezentowali starzy bohaterowie, tak jak Superman. W pewien sposób ironii. Tak, tak. Epatowanie fiutem jest starą wartością. Jeszcze raz. Epatowanie fiutem jest starą wartością. W pewnym momencie już zaczyna być nim. Tego epatowania fiutem. Znaczy to ogólnie na żony nie chciałabym nas i żeńskie mieliśmy od zawsze wszędzie. Ale ja nie chcę się tego czuć. Nie wszędzie. Wie. Ale... Ja nie chcę mówić o tym, że to jest fiut czy coś tam, nie? Ja chcę tylko mówić, bo chciałam powiedzieć tylko o tym, czy on ma cel czy nie. Mi się wydaje, że to, że Michał jakby nie wskazuje na cel, znaczy mówi, jeszcze nie wiem jaki ma cel, to być może właśnie to precyzuje tego antybohatera, bo antybohater nie powinien mieć celu. Jego cel jest chaotyczny, być może destrukcyjny. Nie, słuchajcie, antybohater przede wszystkim powinien mieć w ogóle cel bardziej niż bohater. Ale znaczy w standardowym myśleniu jest totalnie bardziej uratowanie ludzkości. Ale to tak samo jak swojemu własnemu umysłowi. Ale to tak samo jakbyś się pytał, nie wiem, seryjnego mordercy, psychopaty, jaki miał motyw. Właśnie ludzie racjonalni cały czas szukają motywu, tak? Dlaczego? Ja tego szukam, po prostu... tak. Ale złapałeś, o co mi chodzi, bo ja właśnie tego szukam. Chciałem o to właśnie zapytać Michała, czy nie, no to ja mówię, że może. Tylko, żeby nie jest... dla niego. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy on ma taki konkretny cel, dlatego że... No, jest za wcześnie na to. No daj mi... Michał. To daj mi... musi się po prostu jak gdyby rozwinąć. Ale to jest dobre pytanie, które... Być może jakbyś myślał o celu, to coś ciekawego by ci wyszło. W ogóle to jest śmieszne z moją drogą, że byłem z tego badania prowadzone, że im głośniej muzyka jest słuchana, no, tym bardziej się podoba. Nie zależy... List się nazywa List Instrukcja Zachowania się podczas wystawy integracyjnej. List? Więc chodźmy do środka. Na początek to powinieneś nam przeczytać. Idziemy do środka na koniec. A ty będziesz czytać 0, a później ja 1. A ja 2. Podział na rower. A ja wszyscy zobaczymy. Dobra. No dobrze. Jakby co? To jest list od twoich górnych. Ja miałam 1 czytać. Tak, ja 0 przeczytam. Dobra. Czy ty 2? List instrukcja zachowania się podczas wystawy integracyjnej. W Galerii nad Wisłą w Toruniu projekt artysty pasożyta. Parpetówka, 10 listopada 2012, sobota. 0.
Instrukcja do instrukcji należy... Pierwszy należy odczytać na głos poniższy tekst. W pierwszej kolejności nie zbliżać się do urządzeń elektrycznych i metalowych. To jest to, co tu wisi. Pozostać z dala od oszklonych okien, sufitów, drzwi oraz w miarę możliwości pozamykać zwierzęta domowe i hodowlane. Hodowlane właśnie zżera Iza. Słuchajcie, przepraszam, to jest prawie człowiek. Drugi. Należy wyłączyć z gniazdek zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny. Pozostawić tylko muzykę i minimum sztucznego lub naturalnego światła. O, to wyłączamy. Dalej. Seria? Trzeci. W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej nie podejmować się napraw na własną rękę. Zacne. Państwo puchar się rozliczą. Zabezpieczyć materiały mogące ulec zapaleniu. Podłoga, firany, meble, sztuka, gazety i pisma artystyczne. Przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem. Do czytania. Co teraz? Pięć. Znaleźć bezpieczne, ciepłe miejsce i wygodnie się w nim ułożyć. Najbardziej wskazana jest pozycja pół na pół. Pół leżąca. Można się też czymś przykryć. Pół leżąca. No i to koniec. Ostatni punkt o tym powie. Należy otworzyć wcześniej zakupioną i schłodzoną butelkę z alkoholem. Im mocniejszy, tym lepiej. I pić z niej śmiało i łapczywie. W ramach integracji podzielić się z innymi. Słyszeli? Nie, to zwierzę domowe, nie mogę czytać. Który punkt teraz? Siódmy. Następnie należy zapalić papierosa. No dajcie, głęboko wdychając dym do płuc, poczuć lekkość i słodycz istnienia. To nic, że świat chyli się ku upadkowi. To jest mój punkt. Nakutują instytucje i państwa, ludzie tracą zmysły z nieszczęścia, oszołomienia. Zawiązywane są nowe konflikty i umacniają się stare. To nic, że nie można spłacić długu publicznego i swoich. I tu nauczy się przebaczyć, że mężczyźni zdradzają, kobiety udają. To nic.